Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj ponownie wariatkowo. W dzisiejszym odcinku postanowiłem spotkać się z Minkiem i omówić całą sytuację związaną z wróżką. Ponieważ no nie ukrywajmy, sytuacja nie jest kolorowa. Trzeba to wszystko wyjaśnić i nie można zostawić tego tak, żeby to po prostu sobie tak ożyło. Więc zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żebyście zostawili łapkę w górę, zasubskrybowali kanał. Zapraszam was na wszystkie linki, które są w opisie. No i co? Nie ma co, nie będę przedłużać, bo po prostu nie ma sensu. Zapraszam was do oglądania miłego seansu. To jest. O! Dzień dobry, dzień dobry! Witam bardzo serdecznie. Dobra, wbijam na herbatkę, trudno, wpraszam się na chatę. Dzień dobry. Słuchaj, tutaj jest kuchnia. Musimy porozmawiać, musimy porozmawiać. Gdzie jest kuchnia? Tu jest kuchnia. Taki diamentowy jesteś, mówię, no w lewo tutaj. Diamentowy chłopak. Dobra, w takim razie tu. Siadaj sobie, no ja się coś zaraz zrobię, czekaj. Nie mogę siąść. O, dobra. Dobra, sytuacja jest niekolorowa. Słuchaj, sytuacja jest niekolorowa, ponieważ... Co się dzieje? Ale czekaj, gdzie ty byłeś w ogóle cały czas? Ja? Gdzie ja byłem? Nie wiem, ja w podróże małe i duże, nie wiem, gdzie byłem nawet. Po prostu sytuacja wygląda tak. Wróżka, faktycznie coś ci grozi, mi to widzowie napisali i ja musiałem to sprawdzić. Byłem u niej w domku i odkryłem pewną ciekawą rzecz, że ona faktycznie ma jakiś plan. Ona, słuchaj, znalazłem książkę, w ogóle, ja powinienem ci to... Kurde, nie pokażę tego, bo ja to spaliłem wszystko. Dobra, musisz mi uwierzyć na słowo. Ona miała książkę, w której spisywała swój plan. Chociaż nie, może ja mam tą książkę? Czekaj, zaraz ci powiem. No chodź, musimy się przejść do mnie na chatę, bo ja już nie pamiętam, czy ja tą książkę mam, czy ja tej książki nie mam. Właśnie, a twojej chaty. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale to zaraz ogarnię. No. Co jest? Czemu tak szybko? No, bo nie chcę mi się obchodzić dookoła. Już wolę. Ja myślę, że byłoby znacznie szybciej, jakbyś obszedł dookoła, ale okej, dobra. Wątpię. Chodź. Już mi tutaj nie zależy. Czekaj, tutaj uwaga. Tu jest książka. Pytanie, czy to jest ta książka? Czy ty przeczytałeś moje wiadomości? Tak, to jest ta książka. Patrz, jakie. Tak, czy właśnie to przeczytałem i po tym poszedłem do tej wróżki. Więc tak to wygląda. Ona taka książka. Ukrycika? Dokładnie. Ograniczenie Milki? Co to znaczy ograniczenie Milki? Odbicie Szczypsona. Okej, mega dziwne. Ja ogłaszam w tym momencie alarm. Okej, alarm ogłoszony. To się nie chce wyłączyć. A, dobra. I ogólnie ja lecę z nim na wojnę i idę ją wyjaśnić. Chyba, wiesz? Okej, ale czekaj, zanim to... Ja czekaj, bo ja mam pytanie, chodź też. Słucham. Ja bym chciała zapytać się, o w końcu ostatecznie, co tam jest? Kotki. A ja bym chciała zobaczyć kotki. Dobrze. Dobra, no pokażę ci to, no trudno, no zapraszam do środka, możesz zerknąć, jak to tu wygląda. No i co? No i tu jest lawa, tam jest ze śniadu, tu mam takie sobie jakby laboratorium. Zaczekaj. Wiesz o co chodzi, nie? Co? Tak. Dobra, no jakby wiem, tu jest ten. Nie? Tu jeszcze miałem robić takie przejście dalej, jakby tu jest taki przycisk i tutaj się otwiera, ale tam nic nie ma. Tam jest po prostu taka dziura. Pułapka, dobra. Ja mam jeszcze jedno pytanie. No wiem, że jest to ja. Znaczy nie wiem, no fajnie, a ja mam jeszcze jedno pytanie. A, bo dobra, wiesz co, w sumie dobra, powinniśmy być ze sobą szczerzy, co nie? No. To dlaczego tam jest jakieś miksturkowo obok tutaj? Czy ty jakieś miksturki robisz? Jakie miksturkowo? Zobacz, patrz. Może tu, tam, czekaj, że tu się jakoś naciska. W lawę? Ale nie wiem jeszcze jak. No tak, tam jest jakiś taki przycisk czy coś. Albo tutaj, o nie, sorry, nie tutaj, ale tu jest coś tak... I to się tutaj otwierało na pewno! Tutaj takie coś było i tu było, jest, o tak, tak było. Emilka, musisz przestać pić. Tak. No nie, tak było, no Szczypson, kurde. Cokolwiek ja zaraz drzwi wyważę. Pół dawki. No ja zaraz drzwi tutaj wyważę, o. O, tak. O kurde, co to jest? Ała! No, o nie. Co to jest? No i chodź tu. No nie mów, że nie wiesz, co to jest. Ale co fajnie, to jest? Ale... ja tu mam takie rzeczy. No way! I popatrz tutaj, powiedz mi, wytłumacz mi, mnie interesuje tylko jedno miejsce. Ja mam magazyn nawet! O, to tutaj, ale... tu cię odzyskuję. Ja już myślałem, że to z wróżką, po prostu jakieś tej układy masz. Ja mam takie miejsce? Niesamowite. No ciekawe. Wiesz co, ja nie wiem totalnie, co to jest za miejsce. Może to być coś z wróżką, może ta. Może to jej? Czekaj, ja muszę to zlokalizować w takim razie. Czekaj, tutaj... Ej, czy tobie też wygląda podejrzanie ta ściana? A czemu miałaby mi wyglądać podejrzanie? Ten grzejnik taki schowany? No ten jakby grzejnik coś ukrywał, jest... nie? No, to on coś ukrywa? No to otwórz go w takim razie, nie? Zniszcz go, zobaczymy, co tam takie razie ukrywa ten grzejnik. A jednak, fałszywy alarm, przepraszam. Nie wiem, co to za miejsce, nie mam pojęcia totalnie, możemy stąd wrócić już. Wiesz, jakby, nie wiem totalnie, o co tu chodzi. Ty, ale te drzwi, pamiętasz, jaki tu kod jest? Tak, 1905. Dobrze, a ty, czy to jakiś, nie wiem, a to jakiś, jak, a skąd ty wiesz o tym?
bo mi widzowie powiedzieli. Mhm, rozumiem. Mhm. Dobrze, no to w takim razie przejdźmy do wróżki, spytajmy się jej, może to jest właśnie tam to coś. Wiesz o co chodzi, wiesz? A ja ci jeszcze muszę jedną rzecz pokazać u wróżki a propos de facto tej sytuacji. To tam jest takie pewne miejsce, które odkryłem, które muszę ci pokazać. Nie byłbym sobą, gdybym ci nie pokazał. W końcu mieliśmy być ze sobą szczerzy. Tak, jesteśmy tak szczerzy, tak. I czemu to dalej jestem z brudy na wilki? Jej to gdzieś, jej tu nawet nie ma. Halo? Stare pru... Dobra, nie ma. Tutaj zapraszam na dół, patrz. Widzisz to? Ja to odkryłem ostatnio. Tutaj jest... Nie, okay. No właśnie. Co to ma być? No właśnie, no. No ma jakąś brudę. I dlatego ja podejrzewam, że tamto coś, co przed chwilą sprawdziliśmy, to też może być właśnie z nią związane. Tu jest jakieś przejście? Nie wiem, ale patrz co ona tu ma. To przydałoby się to spalić. Możesz to zabrać w sumie, możesz to przejąć. Okej, ja to przejmuję w takim razie, tak. Biorę to. Dobra, wzięte. Już jesteś uzbrojona po pachy? Dobra, tak. Super. Mogę teraz być, no to czekaj. Teraz jak już wiemy, że to ona, tutaj trzeba, prawda, podjąć konkretne środki ostrożności dotyczące właśnie tego, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej. Więc reasumując, dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że mamy problem. No jakby jest dosyć duży problem, bo wróżka chce sobie zabić i wyeliminować po prostu. No tak, i ona jeszcze wiesz co zrobiła, ona mojego kota zmieniła w rudego kota i nie wiem, czy nie nazywała się dwóch nowych kotów. Nie, bo Daisy nie może być ruda, ona jest biała, bo jest biały Norwegiem, rasowy kot. I patrz jeszcze, co ci pokażę, chodź tu, bo to jest problem, jeszcze jeden problem. Patrz. Bo czemu tu jest w ogóle pełno cobblestone wszędzie? To jest a propos tej, bo ona tu kamery porozstawiała, jak ona ma, wróżka. Ha? Ona cię podglądała. Co? No. I ty mnie nie zauważyłeś? Jeszcze jedno, ja mam w takim razie pytanie. Masz kota, taki miłośnik zwierząt, a płot pod napięciem. No bo to jest dla wróżkę na przykład, Wasia, ale chodź, patrz. Patrz, to jest jakiś pies w ogóle, ale patrz, zobacz, ale to jest mocno, no chodź. Patrz się, nie podchodź. Widzisz te koty tam? Nie podchodź. I one się cały czas patrzą w tamtą stronę. To jest uber w ogóle podejrzane. Dopiero jak odwrócił, ja podejdę, ten się odwrócił. Tak, to jest Luna i Nutka, nie? Jak? No jakby ja nie wiem, jak to jest Luna i Nutka. No przecież no nie umiesz czytać, Luna i Nutka. Aha. O. No i jakby wiesz, to jest taki problem, że one cały czas się patrzą w jedną stronę praktycznie. Tutka i są takie w ogóle jakieś bez życia. Witam. No i jakby ja mam wrażenie, że one to mogą być robotami jakimiś. Od wróżki. A to są, ale mówiłaś, że na rudę są zmienione. Kurde, nie, bo to są białe, to są takie jakby podróbki Daisy, ale Daisy już jest normalna, bo ja podróżyłam wróżce. A tutaj podejrzane to wygląda mi tutaj, że tu jest taki dywan. O, tu był drapak. Okej. Niech będzie. Tak. Dobra. No tak było. No dobra, a gdzie jest ten rudy? No nie rudy, już jest biały, ale mogę cię do niego zaprowadzić. Już to jak? Był Daisy. Rudy, jest biały? Czy no bo on był biały, potem był rudy i potem jak był rudy, to ja pogroziłam w rusty i on potem był biały znowu, jak powiedziałam jej, że ma przestać tak robić. Czaisz? Brzmi to jak dobra bajka na Disney Channel. No nie, no przecież kurde. Tu jest Daisuwa. Widzisz, ona jest bielutka teraz, taka jak tutaj. Czy ty też uważasz, że lepiej ci było w rudym? No przestań! Nie było lepiej Daisy w rudym. No dobrze, to w takim razie skoro jest kot wrócił do swojej fundamentalnej, prawda, opozycji, prawda? No to można przecież powiedzieć, że jest wszystko w normie. No jedyny dobra, ale wróżka taki... z tym chce nas zabić. Dobra, i kreta nam ukradła. No i kreta dalej nie ma, no nawet nigdzie jest kret. No właśnie, czekaj, ja idę sprawdzić do tego kreta właśnie sytuację, jak tutaj się toczy, bo... Czekaj jest, na mnie. Patrz, tu w ogóle mi creeper wybuchł ostatnio, nie? Idziesz? Gdzie? Co ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ja mam krótkie nóżki, no ja nie chodzę po dachu, tylko normalnie jak cywilizowany człowiek. No rozumiem, nie oceniam. Okej. Tutaj zapraszam na dół. Ja tu ogólnie posprzątałem ostatnio, usunąłem te pajęczyny wszystkie, bo tu strasznie brudno było, Okay. Nie podobało mi się to totalnie, jak to wygląda. Dalej są marchewki tutaj, więc jest to mocno podejrzane. Tutaj leczy Dave chyba. Chyba tak. Więc jakby ja nie wiem, nie wiem totalnie, co mam o tym myśleć i szczerze mówiąc... Ej, a Bzyku czasem nie miał tutaj... Czekaj, na tego kreta, czy coś? Właśnie, Bzyku, obudź się, na warcie jesteś. Halo. Bzyku. Ty, to może Bzyka też porwano? Może Bzyku też jest tutaj, może ta wróżka go też dojechała. No nie wiem, trudno, ja myślę, że nie wiem, że powinniśmy się z tym jeszcze przespać, ale już ważne, że wiemy, wiesz, jakie są sytuacje, więc ja tutaj proponuję, prawda, udać się na sen i jutro o tym porozmawiamy, przeanalizujemy sytuację wzdłuż i wszerz i będziemy wiedzieć więcej.
Dobrze, więc czyli jutro w takim razie widzimy się. Dobrej nocy, patrz się w księżyc i śnij o mnie. Pozdrawiam.